ciągu roku funkcjonowania programu Praca dla więźniów zatrudnienie skazanych w skali kraju wzrosło z około 24 tysięcy do prawie 32 tysięcy. Praca przynosi wymierne korzyści zarówno dla służb więziennych, jak i przedsiębiorców. Korzystają z niej również osadzeni w suwalskim areszcie śledczym. Nasi więźniowie pracowali od zawsze, jak informuje nas rzecznik prasowy aresztu, nawet przed wprowadzeniem projektu. Jednakże w związku z wprowadzeniem tego rządowego programu zatrudnienie znacznie wzrosło i więźniowie wiedzą, że mają obowiązek wykonywania pracy. I w grudniu 2016 roku powszechność zatrudnienia więźniów u nas w jednostce wynosiła 43%, a teraz w maju 2017 roku 53% więźniów odbywających u nas karę jest zatrudnionych i pracuje i społecznie, i odpłatnie, i na rzecz samorządów i przedsiębiorców, i jednocześnie na rzecz naszej jednostki penitencjarnej. Osadzeni przechodzą bezpłatne szkolenia przyuczające ich do zawodu, który może im się przydać po wyjściu na wolność. Mają też oczywiście możliwość zarobienia pieniędzy. Zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, naliczane proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin. Praca nie zawsze jest lekka i przyjemna, no i do tego obligatoryjna. Przyzwyczajają się do tego, że to jest ich obowiązek i ci, którzy pracują, którzy zarabiają pieniądze, którzy czują się potrzebni, którzy mogą opuścić mury więzienia, robią reklamę pracy i jednocześnie zarażają swoimi dobrymi chęciami pozostałych więźniów. Suwalscy pracodawcy, jeśli już decydują się na zatrudnienie aresztantów, to głównie przy produkcji. Wskazani nasi pracują w Malowie i pracują w stolarni Kubik, także wykonują prace, które zleci im kontrahent zewnętrzny. Przedsiębiorca, który przystąpi do projektu, nie musi zawierać indywidualnych umów z każdym więźniem, jest zwolniony z obowiązku stosowania przepisów prawa, nie odprowadza także składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności. Może też skorzystać z obiektów zlokalizowanych na terenie aresztu śledczego i przy okazji dać pracę tym więźniom, którzy nie mogą go opuszczać. W tym momencie dla około 200 skazanych moglibyśmy zapewnić pracę na terenie jednostki penitencjarnej. Program oferuje im dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc pracy. Z kolei od 1 czerwca wchodzi nowelizacja ustawy dotycząca zatrudnienia osadzonych, na mocy której skorzystają głównie ryczałtowcy. Kontrahenci bardzo chętnie korzystają z pracy osadzonych, dlatego że skazany to jest osobą zawsze gotową do pracy, rzetelnie wykonującą swoje obowiązki. My jeszcze nie dostaliśmy żadnych informacji zwrotnych, takich negatywnych na temat źle wykonywanej pracy. O współpracę zabiegają obie strony kontraktu. Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest pomysłodawcą projektu, liczyło też przy okazji na zmniejszenie kosztów utrzymania aresztantów. Skazani, którzy pracują odpłatnie, otrzymują za to wynagrodzenie finansowe, w związku z tym mają środki na swoje utrzymanie tutaj w jednostce penitencjarnej, ale również pokrywają swoje zobowiązania finansowe nałożone przez sąd, opłacają grzywny, opłacają alimenty. Są także więźniowie, którzy część zarobionych pieniędzy przekazują swojej rodzinie, swoim bliskim, dzieciom, żonom. Skazani dzięki pracy, nawet jeśli nie od razu to doceniają, czują się potrzebni. Staje się ona dla nich szansą na w miarę bezbolesny powrót do społeczeństwa. Sekundują im w tym i pomagają służby więzienne.